dzisiaj, nie dzisiaj, w sumie kilka dni odwiedzał pan Białą Podlaskę i okolice. Z czym wiązała się ta wizyta, z kim pan się tu spotykał, czego dotyczyły rozmowy, problemy Podlasia? Przede wszystkim jesteśmy w przededniu intensywnej kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej i wspieraliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który kandyduje na drugą kadencję. Zbieraliśmy podpisy, rozmawialiśmy z ludźmi między innymi w Białej Podlaskiej, w Kodniu, tutaj w naszym regionie. To bardzo ważne, bo w imieniu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro wspieramy pana prezydenta, zbierając podpisy i wspierając go w kampanii wyborczej. No jak pan ocenia mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców regionu? Również uczestniczył pan w imprezach społecznościowych, między innymi w Dniu Kobiet w gminie Biała Podlaska. To region mieszkańców, którzy umieją się bawić, doceniać i są pracowici. Dokładnie tak. To jest, tutaj zaczyna się Polska, można by powiedzieć, i to rzeczywiście jest prawda. I dlatego też wspieramy pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo on dba rzeczywiście o to, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żeby te inwestycje, które wcześniej może zbyt często były tylko w dużych miastach, w centrum Polski, również były realizowane tutaj na naszym terenie, bo on również potrzebuje rozwoju, a rzeczywiście ludzie są tutaj wspaniali, pracowici i potrafią się bawić.